Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z gry Enter the Gungeon, do gry sobie wskakujemy. No i tak, dzisiejszy odcinek będzie zdecydowanie inny od poprzedniego. Nie tylko z uwagi na to, że nie będziemy mieć na starcie przedmiotów, ale również z uwagi na to, że będziemy sobie dzisiaj grać Challenge Mode. Się dowiedziałem, jak to się dokładnie nazywa, nie wiem, kim za bardzo sobie dzisiaj możemy pograć. Zastanawiam się między nadal Marinem a Łowczynią, te dwie postacie chyba najbardziej polubiłem. Ale zagram dla zmiany skazaną, bo gram nią po prostu bardzo mało. Gram skazaną mega rzadko. Nie wiem, czy może z dwa odcinki chyba tylko skazaną mam nagrane, także naprawdę mega łatwo. Mega mało. Co mam tutaj do kupienia? Rakieta sterowana. No tak jak mówię, wszystko mi wygląda na przedmioty aktywne, a za przedmiotami aktywnymi nie przepadam. Bomba przewrotna, kolejny chyba przedmiot aktywny. Tu nadal zostały nam do zabicia kaburatory. Tobie maskę zrzuciliśmy, no nic nie ma normalnie do robienia. Do kupienia raczej. Co możemy tutaj kupić? Ty miałeś słabe rzeczy w sklepie. Może coś nowego kupimy dobrego tym razem. Boże święty, wirus Giveromedy. 25 kredytów hegemonii. W życiu tego nie kupię. Nie stać mnie na to. Muszę zostawić sobie chyba aż 9 tych kredytów na challenge mode. Zaraz sprawdzimy, ile to będzie mnie kosztować. 6, ok. 6 kredytów hegemonii musimy sobie zostawić, aby zobaczyć ten nowy tryb. Nie wiem za bardzo, na czym on będzie polegał, ale zaraz oczywiście się dowiemy. Ciemne okulary fajnie wyglądają, kupimy sobie świerszczyk. O mój Boże, śmieszna bardzo broń. Osobliwość, ciekawie brzmi również działo nauki. Lamersko. Nanomaszyny, nanomaszyny brzmią bardzo fajnie, także je sobie kupimy i idziemy na nowy tryb. Zobaczymy, co to jest, jak to działa, nie mam zielonego pojęcia. Dowiedziałem się tylko, że nazywa się to Challenge Mode i tak naprawdę tyle. Gotowy, nagrywa bank. Świetnie, oczywiście. Dobra, teraz może się zrobić ryzykownie. Okej, okay, on mnie już jakoś tam zaklął, jak mi się wydaje. Także my wchodzimy sobie do lochu i gramy. Wam przypominam, jak lubicie serię z Enter the Gungeon albo chcecie mnie wesprzeć, to możecie zostawić łapkę w górę, bardzo to pomaga. Jesteśmy w naszym lochu, oczywiście nie będziemy się modlić do tej statuły. Nie będziemy sobie zwiększać naszych... Duch z łuski. What the fuck? Nie wiem, co to znaczy. Nie będziemy sobie zwiększać naszej klątwy, bo... Duchy wychodzą z przeciwników. Dajcie spokój. Nie będziemy zwiększać klątwy, bo to jest bez sensu. Ale czemu z przeciwników wychodzą duchy? O, masakra. Mi się to już nie podoba. Powinniśmy najpierw zabijać duchy, potem kolejnych przeciwników, bo jeżeli będziemy to robić odwrotnie, to tych duchów będzie się pojawiało coraz więcej. Ale śmieszne, każdy chyba pokój będzie miał jakiś losowy efekt na sobie. Ale dziwne to jest naprawdę. Mamy również obrzyna do wykorzystywania, ale obrzyna, no nie będę raczej wykorzystywał w zwykłych pokojach. Nie będziemy na razie tej skrzynki otwierać. Sprawdźmy, czy może nie ma tu gdzieś secret roomu. Nie wydaje się, aby takowy tutaj był. Idziemy dalej. Czas givero młod... Bez jaj, bez jaj. Pierwsze piętro, a młotki się pojawiają. Oh damn. To jest naprawdę nieźle. Duch z łuski, po raz kolejny nam się trafiło. Ciekawe, ile tych efektów losowych jest. Dziwnie, że trafił nam się drugi taki sam efekt, trochę słabo. Duch z łuski, no niech będzie. Te duszki będą się przywołać. Ale widzę, że nie z każdego przeciwnika się przywołują. I to akurat mi się bardzo podoba. Zabijmy sobie je. No, prawdopodobnie będzie to zdecydowanie trudniejsze podejście niż standardowe. Tak mi się wydaje, no bo na każdym pokoju będziemy mieć jakiś losowy efekt i te efekty jak na razie wydają się być oczywiście na minus. Jest po prostu trudniej, ale ciekawiej mi się to podoba. Zobaczymy, jak tam pójdzie. No jak mówiłem, nie z każdego przeciwnika ten duszek się przywołuje, także nie najgorszy efekt. Nie mrugaj! Ojej, przeciwnicy są ogłuszeni. A jak ja na nich patrzę, to oni są ogłuszeni. Ale dziwna sprawa. A tak to nie widzę nic. O mój Boże. Ale śmieszny efekt. Mega przydatny prawdopodobnie na bossów. Ale z tego co widzę, strzały przeciwników są strzami przeklętymi. Wszyscy przeciwnicy są przeklęci w tym pokoju. Także ja muszę na początku mega uważać i rozejrzeć się po całym pokoju, aby nikt czasem się nie pojawił obok nas i nie zaszedł nas od tyłu. Idziemy dalej, mam nadzieję, że nasz drugi treasure room okaże się trochę lepszy. Zemsta gryzoni. Okej, nie wiem, co to robi. Kolejny duszek, ale ten pokój jest dziwny.
To jest pierwsze piętro i na pierwszym piętrze mamy tyle pułapek z ogniem, że one są zazwyczaj na piętrze numer... O mój Boże. Piętrze numer 5. I jest bardzo dużo na piętrze numer 5. Aż się dziwię, że ich jest tutaj aż tyle. Możliwe, że właśnie to jest to zemsta ta gryzoni. Gorący grunt. Nie... na czym to polega? Czy każdy zabity przeciwnik... To nawet nie każdy zabity przeciwnik, raz na jakiś czas po prostu pojawia się pod nami ogień. Okej. Ja muszę non-stop skakać, abyśmy się czasem nie podpalili. Ale śmieszne jest to podejście, bardzo mi się podoba, bo jest po prostu inne. Ojej. Czas giveru młotów. O nie, nienawidzę tego. Nienawidzę młotków ogólnie, są mega trudne. No dobra, nie są aż tak trudne jak myślałem. I pojawiają się chyba trochę rzadziej niż na piętrze numer 5. Tamte młotki zdecydowanie częściej w nas strzelają jakby. Mamy nasz drugi treasure room, a w nim znowu skrzynka brązowa, ale siara. No dobra, otwórzmy ją. Serio. Mapa. Mapa. Trafiła nam się mapa. O, to jest secret room. Nie odkryliśmy go. Ale dziwnie. Dobra, mapa się przydała, bo odkryliśmy secret room z dwoma ślepakami i skrzynką. To akurat się przydało. Skrzynkę otworzymy, a w niej mamy wymiatacza. Totalnie wymiata. Nie wiem dokładnie, jak on działa. Łak. Nie wiem nawet, co to znaczy dokładnie. Ale niech sobie będzie. Prawdopodobnie zostawimy tą broń na walkę z bossem, a na razie zostanę przy obrzynie naszym rewolwerze. Budżetem ciemna noc. A to jest jakiś inny efekt. Okej, tutaj nie ogłuszałem przeciwników. Pokój się nie spauzuje, tylko po prostu nie widzę reszty piętra. Czy jak oni strzelają? Nie. Wydawało mi się, że jak oni strzelają w ciemności, to pociski nie lecą, ale to by było przecież zbyt proste. Dobra, cały pokój. Amunicja na dodatek do uzupełnienia? Niech będzie. Trochę tych pocisków z obrzyna niby wyrzuciliśmy. Co tutaj mamy do kupienia? Kluczyk. Plecak. Co robi plecak? Możliwe, że daje nam dodatkowe miejsce na przemian aktywny? Rewolwer wesołka. Śmiesznie brzmi. Chętnie bym sobie kupił, ale chyba nie będziemy mieć na to kasy. Szkoda trochę. Może po prostu kupimy kluczyk i otworzymy drugą skrzynkę, dostaniemy z niej przedmiot pasywny. A nie wiem czemu w Enter the Gungeon słabe przedmioty pasywne są zadziwiająco... Co to jest? Dobre. Bo słabe jakości przedmioty pasywne to często HP upy, a ja HP upy bardzo lubię. Ojej, w tamtym dostaliśmy? Tak, w tamtym dostaliśmy przynajmniej pasywny, no tak, to tutaj dostaniemy broń. Pistolet maszynowy, niech sobie będzie. Będziemy go używać na walce z bossem. A my zostajemy, tak jak ja mówiłem, obrzyn i rewolwer budżetowy. Adrenalinowy kop. Nie wiem, co to robi. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, pokój wyglądał kompletnie tak jak zawsze, nic się nie zmieniło jak dla mnie. No dobra, lecimy na walkę z bossem. Będziemy używać pistoletu maszynowego i wymiatacza. Nie wiem, która z tych broni jest lepsza. Czas giveru młotów na mewie Gatlinga. Co prawda, ja wiele razy mówiłem, że mewa Gatlinga jest dosyć prostym bossem jak dla mnie. Ale czas giveru młotów na tym czymś to jest... Ojej. To nic dobrego. Tyle mogę powiedzieć. No właśnie, z tego powodu, że już obrażenia od giveru młota otrzymaliśmy. Naprawdę, dosyć trudno się tego unika. Bardzo nie lubię giveru młotów. Ej, to jest w jakimś dobrym momencie. Możemy przeładować tą broń, patrzcie na to. O właśnie, nie wiem co to daje, ale w dobrym momencie przeładowałem broń. Nie wiem co mi to daje, możliwe, że zadajemy zwiększone obrażenia, jeżeli w dobrym momencie przeładuję broń. Ciekawa sprawa. Ojej, taka głupia rzecz się trafiła na walkę z pierwszym bossem. Klątwa giveru młotów. Czy tam czas giveru młotów. Mega niefajna sprawa. Jeszcze palimy się. Dobra, co to jest?
Karta do głosowania, głos zaufania. Weźmy sobie zdrowie, weźmy sobie pancerz. Co to jest za przedmiot? Nigdy go nie miałem. Nie wiem, co to jest za bardzo. Dowód udziału w demokratycznych wyborach. Ogłoszenie. Głosowanie jest spoko. Nie słuchaj, co mówią inni. Może zwiększa nam to poziom bycia cool? Bo głosowanie jest spoko? Nie wiem, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Poziom bycia cool sprawia, że mamy chyba większą szansę na dropy z różnych pokoi. Większą szansę na przykład skrzynkę, większą szansę na kluczyk. Jeżeli zwiększa nam to w jakiś tam sposób poziom bycia cool, to chyba nie najgorzej, ale zdecydowanie moglibyśmy dostać lepszy przedmiot. Zwodniczy strzał, okej. Zwodniczy strzał, ciekawe co to robi, nie wiem. Ciekawe czy to tyczy się naszych strzałów, czy strzałów przeciwników. Naprawdę, nie wiem co robi ten efekt. Najgorsze jest właśnie to w tym trybie, że na samym początku prawdopodobnie nie będę wiedział co robi z połowy efektów. Nasze strzały odbite od ściany lecą w naszą stronę. No nie w naszą akurat zawsze, ale często po prostu się odbijały i leciały koło nas. Hodowca blobulinów. Okej, dostaliśmy ja nie wiem, jak tu nie otrzymałem obrażenia już otrzymałem. Okej, widzę już to. Jeżeli nie trafimy jakiegoś przeciwnika, przywołujemy blobuliny, czyli te małe glutki. O masakra, ale głupia klątwa. Ale głupia klątwa. Jak ja mam trafiać tą bronią, jak ona jest taka niecelna? Ciekawe, co my możemy otrzymać za przejście challenge mode'a. Ostatnie strzały. O nie, mega niefajny przeciwnik. Dobra, padł. Jakoś to przeżyliśmy. Ostatnie strzały. Tu był kluczyk, ja go nie zauważyłem. Damn. I znowu nam się pociski odbijały. Albo mi się wydawało. Albo nasze pociski odbijają się od nie przeciwników, a ścian. Spójrzcie na to. Albo i nie? Nie wiem, jak to działa. Kurde, nie widziałem kluczyka, ale to jest nie fart. Kluczyk się w mega złym miejscu pojawił i po prostu nie było jak go zauważyć, bo był poza ekranem. Mega słabo, no. Kolejny szklany kamień głon. Jak mi się te kamienie nie podobają? Nie mrugaj, o Jezu, mega niefajna. Klątwa, mega niefajny efekt. Ale akurat w tym wypadku sprawdza się nieźle, tych przeciwników dużo tutaj nie ma. Tylko z dwoma przeciwnikami musimy walczyć. Także możemy non stop tak naprawdę tych przeciwników trzymać na stanie i oni zupełnie nic nie robią. Okej, jeszcze jeden został. Lecimy sobie dalej. Najgorsze będzie to, że prawdopodobnie śmiercionośna fala do ostatniego naboju. Czy ja ciebie nie mogę zabić, czy co? Fuck. Skoczyłem w to idealnie, aby zadać sobie obrażenia. Okej, widzę o co chodzi. Nie mogę bić tego przeciwnika. Muszę uderzać innych. Kolejna zwykła skrzynka, ale te skrzynki są beznadziejne na tym challenge modzie. Nie chce nam się nic dobrego niestety trafić. No tutaj nie mamy herbu, także nie przejdziemy sobie na dodatkowe piętro. Zemsta mewy. Zemsta mewy, nie wiem czego się... Okej, już widzę czego się spodziewać. Raz na jakiś czas będą spadać takie rakietki. Takie same jakie spadają na nas podczas walki z mewą Gatlinga, dlatego to jest właśnie zemsta mewy. Śmieszny efekt. Raczej nie jakiś specjalnie trudny, się z tego bardzo cieszę. Uzupełnimy sobie amunicję w wymiataczu, bo w nim mamy chyba najmniej pancerza, amunicji. Nie wiem co robi to lepsze przeładowanie. Pierścień kartografa. Czy on nie odkrywa nam piętra? On robił chyba coś fajnego. Tak mi się wydaje, że ten pierścień robił coś dobrego, dlatego go kupię. Niektóre piętra wyglądają znajomo. Niektóre piętra odkrywamy chyba. Czasem ujawnia plan piętra. Super. Nie da się nakreślić mapy Lochu Giver, ale nie zawsze tak było. Chodzą słuchy, że wielki kartograf Łoban stworzył za młodu 4 ogromne mapy, po jednej na każde piętro Lochu Giver. Ale zaraz, pięter jest 6. Kiedy pracował nad mapą A, 5. piętra ściany zaczęły zmieniać swoje położenie i tak jest do dziś. Ciekawe, czy o tym planie piętra, o którym było właśnie napisane, to jest
Złoty amulet, amulet chaosu. Technika suślepak. Czy to jest właśnie ta mapa, którą odblokowaliśmy za zabicie Licza w ostatnim odcinku? Albo mi się wydaje, albo właśnie odblokowaliśmy mapę Lochu Giver. Zwodniczy strzał po raz kolejny, czyli strzały będą się odbijały od ścian i zadawały nam obrażenia. Muszę uważać, aby wszystkimi pociskami trafiać, albo żeby żadne się po prostu nie odbijały od ścian blisko nas. Bo jeżeli nam się odbiją gdzieś w połowie pokoju, mega daleko od nas, to się nic prawdopodobnie nie stanie. Przekleństwo porcelany. Dużo przeklętych porcelanowych was tu jest i nic więcej. Mega prosta akurat modyfikacja pokoju. Raczej nic strasznego. Nie ma co tu marnować amunicji, przeciwnicy dosyć prości. Jeden taki nietoperz większego problemu nie sprawia. Mimo że w grupie takie nietoperze potrafią być naprawdę upierdliwe. Kapliczka 20 Nixa, wielkiego arbitra. Rzuć kośćmi. Nie wiem, rzućmy. Brak ślepaków plus ślepaki. Czy my właśnie straciliśmy ślepaki przez wszystkie piętra? Adrenalinowy kop, nie wiem co to robi. Bardzo możliwe. O kurde. Było napisane, brak ślepaków plus ślepaki. Także wydaje mi się, że dało nam to jednokrotnie parę ślepaków. Ale sprawiło, że na następnych piętrach to podejście się przyspiesza. Ten pokój się przyspiesza wraz z czasem. Już wiem co robi adrenalinowy kop. Ale wraz z czasem nie będziemy tych ślepaków dostawać chyba. Przekleństwo porcelany po raz kolejny. Spoko. Serio, te wazony porcelanowe są bardzo łatwe do rozwalenia. Nietrudne do uniknięcia. No tak naprawdę unikać tego nie ma co. Trzeba je rozwalić, tyle. Jak nie wiecie, jeżeli stoimy mega długo w tych nie wiem, aurach porcelany, takie fioletowe coś rozsypane na ziemi wokół tych porcelanowych garnków, to zwiększymy sobie poziom klątwy, a tego oczywiście nie chcemy. Mamy to już walkę z bossem. Jeszcze nie byliśmy w drugim treasure roomie. Hodowca blobulinów, o nie, to jest przerąbane. Muszę w tych pokojach naprawdę bardzo uważać. Z shotgunem podchodzić blisko, aby żaden pocisk nie uderzał w ścianę. No właśnie, jeden pocisk w ścianę oznacza jednego blobulina przywołanego przez nas samych. Naprawdę bardzo, jak dla mnie, uporczywa klątwa. Może sprawić niemały kłopot. Ciekawe jak to działa z brońmi, które są laserami. Jak na przykład... Ojej, jak to się nazywało? Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Głowa demona, o, głowa demona jest laserem. Jak na przykład ruch jednorożca. Idzie spoko, nie idzie najgorzej. Nie tracimy jakoś specjalnie dużo tego zdrowia. Zemsta mewy, zwodniczy strzał. Kurde, dwa efekty naraz się załączyły. Ciekawe od czego to zależy. A super. Sam sobie zadałem obrażenia za... późno skoczyłem. Amunicja do uzupełnienia w obrzynie. Lecimy dalej. Dwie skrzynki niebieskie. No, możemy otworzyć tylko jedno niestety. No, zaczekam z tym kluczem. Żadnego klucza nie podniosłem przez całe piętro. Żadnego klucza nie kupię. Powinniśmy dostać, według wielu widzów, klucz z walki z bossem. Teraz zobaczymy, czy nam się po prostu trafi, czy nie. Zemsta mewy, zwodniczy strzał, naprawdę. Zemsta mewy na walce z kaburatorem. Co to się dzieje w ogóle? Jak klikam, to atakujemy z tej broni. Zdecydowanie. Szybciej. Ale to jest przerąbana walka przez to, że muszę non-stop oprócz kaburatora unikać jeszcze tych pocisków mewy, no. Przynajmniej zadziwiająco dużo obrażeń ten kaburator dostaje. Ej, serio, jak on pada? Ja nie wiem, czy ta broń tyle zadaje obrażeń, czy co?
Nienawidzę mimo wszystko tej walki. Dobra, poszło ok. Nie padliśmy, to jest najważniejsze. Ja tutaj nie idę nawet na przejście, wiecie, do Giverny. Nie idę na przejście podejścia, chcę zobaczyć po prostu ten challenge mode. Co to jest? Orzeł podziemi, kra. Mogę go naładować i wywalić jeden mocny strzał. Podoba mi się. Całe piętro? A, nie otrzymaliśmy klucza, no właśnie. Żadnego klucza nie podnieśliśmy. Żadnego klucza nie kupiliśmy i nadal nie dostaliśmy kluczy z walki z bossem. Także mam nadzieję, że teraz już w końcu, ostatecznie przekonałem niektórych moich widzów, że szansa na kluczyki po walce z bossem to po prostu losowa szansa i tyle. Nie możemy na to wpłynąć. Pierwszy raz to widzę. Potrójna kusza, trzy więcej od jednego. Jak klikam raz, wywalam trzy strzały i na dodatek... Nie, są różne jakieś strzały. No, są raz potrójne strzały, a raz jakieś chyba zadające więcej obrażeń i tyle. Ciekawe, bardzo fajna broń. Wydaje mi się, że będziemy jej używać na walce z bossem następnej, a jak na razie zostanę przy orle podziemi i obrzynie. Dobra, to byłoby całe piętro, lecimy dalej. Ale zanim pójdziemy na następne piętro, mogę jeszcze rozwalić skrzynki. Kompletnie o tym zapomniałem. I powinienem wręcz wrócić się jeszcze po to serduszko. Nie idzie najlepiej to podejście, także każde zdrowie będzie naprawdę na wagę złota. Każdą skrzynkę wypadałoby rozwalić. Może dostaniemy jakiś kluczyk, kto wie? Dostaliśmy serduszko akurat. Nic dla nas nie warte. Ojej, ale ta droga do tej skrzynki jest długa. Mega niefajnie się te teleporty ostatnio trafiają. Ja nie wiem, czy oni po tym update'cie zmienili częstotliwość pojawiania się teleportów czy coś, bo naprawdę mega rzadko teraz się jakieś dobre teleporty trafiają. Z tej skrzynki otrzymamy śmieci albo złomka. Złom! Złomek! Jest super, złomek, okej. Teraz akurat jak nie będę miał żadnych kluczyków, będę szczęśliwy, będę wszystkie skrzyneczki rozwalał, może będą wylatywały śmieci, a śmieci dla nas będą naprawdę bardzo cenne. Złomek po podniesieniu śmieci będzie stawał się coraz to lepszy, aby pod koniec gry być silniejszym od nas. Pisaliście mi, że jak złomkowi damy chyba 9 śmieci, to tak naprawdę wygrywamy grę i nie musimy się o nic zupełnie martwić. Mega się teraz zastanawiam. Ciemna moc, przekleństwo porcelany. Ojej. Mega się zastanawiam, czy nie opłacałoby nam się teraz czasem nie otwierać wręcz skrzynek. Może będziemy najzwyczajniej w świecie... Ojej, ojej, ja tu nic nie widzę. Może najzwyczajniej w świecie będziemy wszystkie skrzynki, wiecie, wysadzać po prostu? Z każdej skrzynki mamy szansę na złom i mi się to ogromnie podoba, jakbyśmy ulepszyli tego złomka. Może coś by z tego wyszło, nie wiem. Na pewno idziemy najpierw do skrzynki niebieskiej, bo skrzynka niebieska interesuje mnie mniej jak zielona. I skrzynkę niebieską sobie rozwalimy. Spojrzenie Givergona do ostatniego naboju. Spojrzenie Givergona. Co robi spojrzenie Givergona? Okej, już widzę jakieś spojrzenie. Okej, będzie nas zamieniało w kamień. Jak debil, spojrzałem się na to. Spojrzenie u boku. Zamiast po prostu strzelać do przeciwników i mijać ich strzałów. Oj, masakrycznie na razie idzie. O, super, jeszcze wszedłem w kolejny pocisk. Ja nie wiem, jak to idzie. Tyle zdrowia stracić w tak łatwym pokoju. Naprawdę dużo przeciwników nie było i przeciwnicy byli dosyć prości. Rozwalamy to za pomocą podstawowej broni. Mam nadzieję na jakieś śmieci. Są śmieci, super. Na złomek ma już zbrojkę. Jest rycerzem w lśniącej zbroi. Kto wie, może w przyszłości dostanie jeszcze mieczyk. Może dostanie tarczę. Może dostanie jeszcze więcej mega fajnych rzeczy. Mi się naprawdę ten złomek bardzo podoba. Dzięki Bogu ja przepycham stoły mega szybko, robiąc taki przeskok. Obrzyn w połączeniu z tym dziwnym pistoletem. Wybuchowa ofiara, przekleństwo porcelany. Po raz kolejny. Wybuchowa ofiara. Chyba wszyscy zabici przez nas przeciwnicy. Tak, wszyscy przeciwnicy wybuchają. Akurat to mi się podoba. Wybuchając przeciwnicy, super sprawa. Chyba że zostanie to połączone z
tą klątwą globulinów, czy jakoś tak. Wyobraźcie sobie chodzące malutkie glutki, które wybuchają. Strefa kontrolna, zemsta Mewy. Strefa kontrolna. Ja nie mogę strzelać poza tym zasięgiem. Dajcie spokój. A co to robi? Czemu coś tak ładuje? I odładowywuje. Nie mogę tutaj stać długi okres czasu, czy coś? Naładujmy to. Okej, mogę teraz strzelać w całym pokoju. Ale te klątwy są coraz gorsze. Ten challenge mode to naprawdę challenge. Nie dziwię, czemu to się nazywa challenge mode. Ja myślę sobie, jakiś tam tryb 20-ściankowy. Pewnie to jest zrobione dla beki, aby się grało łatwiej czy coś. Śmierćna fala, zemsta, gryzoni. A tu dupa. Jest takie trudne. Ja zaraz tutaj padnę. Jeszcze jeden przeciwnik nam tylko został. Złomek, zabij go. Skrzyneczka. W skrzyneczce to jest Winchester chyba? Karabin Winchester. Niech będzie, karabin Winchester i obrzyn. Ciemna noc, spojrzenie Givergona. Ojej, tu są przeciwnicy, przynajmniej widzę pociski. Nie widzę przeciwników, ale widzę pociski. Czemu trafi nam się przeklęty przeciwnik? Przecież my chyba nie mamy żadnego poziomu klątwy. Albo przynajmniej tak mi się wydawało. Czy to spojrzenie Givergona zmienia przeciwników w przeciwników przeklętych? Dajcie spokój. A, dobra. Tu był gościu, który przeklinał innych. A ja jestem zamieniony w kamień, nie mogę strzelać. Przestań się rozdwajać. Cthulhu, please. W końcu zabiłem dobrego. Ojej, no idziemy dalej. Naprawdę idzie mega trudno. Ten challenge mode straszny. Ja nie wiem, kiedy mi się uda coś takiego przejść do samego końca. Idziemy do sklepu, ja tam muszę sobie kupić jakieś zdrowie. Adrenalinowy kop, zemsta Mewy. Okej, czyli tutaj im dłużej będziemy stać, tym szybciej nasza gra będzie działała. Nie wiem, od czego otrzymałem obrażenia. Możliwe, że od zemsty Mewy. Ale nie potrafię sobie teraz tego ogarnąć. Się za dużo rzeczy dzieje z tą zemstą Mewy. Pół serduszka, zaraz umrę. Musimy kupić jakieś zdrowie. Hełm Sapera. Odblokowaliśmy to niedawno. Muszę kupić pół serduszka. Kupiłbym ten hełm Sapera, jeżeli mielibyśmy na to kasę. A drugą skrzynkę bym rozwalił, bo nawet jeżeli nie dostaniemy tam śmieci, możemy zawsze dostać serduszko, a serduszko i tak nam się przyda. Hodowca blobulinów, nie, trujący szpieg. Nie wiem, co to robi. Za nami pojawia się trucizna po czasie. Mega niefajna sprawa. Ale to utrudnia rozgrywkę. Straszne to jest. Amunicja, nie wiem w czym, niech będzie w karabinie Winchester. We wszystkim mam amunicję. Idziemy do skrzynki, idziemy ją rozwalić. Nie mrugaj, zemsta gryzoni. Nie mrugaj, jest spoko. Szczególnie w połączeniu z zemstą gryzoni. Jest, pół serduszka. To się na pewno przyda. Idziemy rozwalić skrzynkę. Śmieci, mam nadzieję, że dostaniemy śmieci. Pół serduszka, nie. Chciałem śmieci, please. Mamy secret room, a w nim skrzyneczkę zwykłą. Skrzyneczkę zwykłą to ja akurat mogę rozwalić. Chyba z takiej skrzynki nie możemy otrzymać już nic, niestety. Tak, z takiej skrzynki chyba nic nie leci. Szkoda. Gdzie jest droga do bossa? Tylko tędy górą możemy przejść. Ale beznadziejnie te piętra się układają, naprawdę. To podejście będzie strasznie trudne. Ja nie wiem, czy mi się uda przejść na następne piętro. Będziemy używać niedokończonej broni i karabinu Winchester. Gorący grunt, niech żyje król. Gorący grunt prawdopodobnie. A, raz na jakiś czas będzie się pod nami pojawiał ogień po prostu. Chyba raz to już mieliśmy. Albo mi się wydaje. Nie wiem, jak to nie otrzymałem obrażeń. Mega się z tego cieszę. O właśnie. Chciałem już powiedzieć, nie wiem, co robią te efekty na naszym pokoju, bo ani się ogień nie pojawiał, ani nic innego. Spojrzenie Givergona, zwodniczy strzał. Spojrzenie Givergona, jeden z gorszych chyba tych efektów, które na razie odkryliśmy.
Mega upierdliwa rzecz. Ja tych przeciwników się tutaj pojawia, masakra. Może zajmijmy się najpierw tobą. Chyba nie, sparaliżował nas, mega jestem z tego zadowolony. No i ja nie wiem jak to pójdzie, jest naprawdę strasznie. Tak mało zdrowia mieć już na trzecim piętrze, a trzecie piętro wcale nie jest trudne. Spojrzenie Givergona znowu, ostateczny atak, tego nie miałem. Okej, okay, widzę co to robi, ostateczny atak. Gdy przeciwnik już umiera, wystrzeliwuje z siebie pociski. Ojej. Powoli zaczynam ogarniać co się dzieje w tych pokojach. Im dłużej gram na tych klątwach, tym mi się po prostu łatwiej gra. Bo wiem czego mam się spodziewać. Ale nadal nie jest to gra przyjemna. Mamy walkę z bossem. Mega dziwne ułożenie. To chyba będzie ten gość od dzwonków, którego nienawidzę. Ojej, oby trafiło się coś dobrego. Niech będzie ta potrójna kusza i... Nie mam wcale jakiejś dobrej broni na walkę z bossem. Niech będzie UZ-ka. Duch z łuski. Czas giveromotów. Co jest z tymi giveromotami? Jeszcze duch z łuski. On przywołuje przeciwników, z których będą duchy. Chyba jedne z najgorszych efektów, jakie mogły się trafić na walkę z bossem. No dajcie spokój. Giveromoty na walkę z bossem. Nie wyobrażam sobie czegoś gorszego jak giveromoty. Naprawdę. Tutaj umieramy. Tutaj umieramy, nie. Walki z bossem z tymi giveromotami to przesada chyba. No ale jak ja mówiłem, jest to boss, który przywołuje familiary. A z familiarów mogą przywołać nam się duszki. Mega, mega niefajna walka z bossem nam się trafiła. I mega niefajne efekty nam się trafiły. O, super, umarliśmy, ale długo pograłem. Masakra. Strasznie jest to challenge mod. Więcej na nim nie gram. To jest za trudne dla mnie. To jest strasznie trudne, naprawdę. No nic. Następne podejście gramy normalnie. Postaram się zagrać robotem i może uda nam się robotem przejść przeszłość robota. Jak na razie bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w następnym. Mam nadzieję, że już jutro o 15:00 i mam nadzieję, że pójdzie nam trochę lepiej, bo ta klątwa jest naprawdę czymś, co jest kompletnie w innej lidze niż to, jak ja potrafię grać. 30 godzin gry w Enter the Gungeon to za mało, albo sobie z tym poradzić chyba. No nic, jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!